Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Karty Menu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. W rachunkowości gastronomicznej przyjęto trzy metody ustalania cen. Są to metody: kosztowa, kosztowo-popytowa, popytowo-podażowa. Metoda kosztowa jest metodą funkcjonującą w oparciu o poniesione koszty. Jest ona bardzo wygodna dla przedsiębiorców, ale najgorsza dla konsumentów. W metodzie tej im wyższe są koszty wytwarzania i świadczenia usług, tym wyższa jest cena ostateczna, którą płaci klient. Za wysoką ceną podążają najczęściej wysokie zyski dla przedsiębiorstw. Metoda kosztowo-popytowa funkcjonuje także w oparciu o poniesione koszty, wiąże je jednak z popytem na daną usługę. W przypadku zrównoważonego rynku, gdy popyt jest równy podaży, istniejący popyt zmusza do ograniczenia kosztów i obniżenia cen. Metoda popytowo-podażowa jest najbardziej korzystna dla klienta. Występuje bowiem wówczas, gdy podaż znacznie przewyższa popyt i właściciel przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać przewagę rynkową, obniża koszty działalności, co powoduje, że ceny oferowane konsumentom mogą być znacznie niższe od cen pierwotnych. Przy ustalaniu cen spotyka się również tzw. formuły cenowe, do których zalicza się. Formułę koszt plus. Formułę koszt plus zysk od kapitału. Formułę opartą na marży brutto. Formuła koszt plus była stosowana w przedsiębiorstwach jako pierwsza i służyła kalkulacji cenowej sprzedaży. Formuła ta określa cenę usługi poprzez dodanie do pełnego kosztu określonej kwoty zysku, uwzględnia zatem wszystkie poniesione koszty. Relacje rynkowe nie są brane pod uwagę. Formuła koszt plus zysk od kapitału uwzględnia w pewnych przypadkach relacje rynkowe. W tym przypadku do ceny usługi doliczamy oprócz kosztów zysk od kapitału niezbędnego do wytworzenia i dystrybucji. Cenę w tym przypadku obliczamy z następującego wzoru: Formuła cenowa, zwana popytową, oparta jest na tzw. marży brutto. W formule tej elementem podstawowym są koszty stałe i zmienne usługi. Cena jest tutaj określana następującym wzorem. Poziom globalnej marży powinien być taki, aby zapewnić pokrycie kosztów stałych i osiągnięcie zamierzonego zysku w przyszłym okresie. Każda z powyższych metod ma swoje wady i zalety. Nie należy się ograniczać do stosowania jednej z nich, ponieważ prawidłowa kalkulacja musi uwzględniać wszelkie możliwe czynniki. Trzeba pamiętać, że cena w żadnym wypadku nie może być wynikiem tylko i wyłącznie wewnętrznej kalkulacji przedsiębiorstwa, gdyż nie tylko koszt, ale i rynek określa ich wysokość. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej